O właśnie, poproszę mi już o muzykę też. Jeszcze jedna rzecz, że tutaj każda grupa dostanie troszeczkę kwiatków do sypania na pana Balarama. Tak. I powiesz kiedy. Tak, w tym samym czasie, kiedy będziecie wołali swoje okrzyki, to też proszę tutaj z kwiatkami. O, tu macie rzeczy, bo... To usiądź, dla 2 minuty będziesz. Wyzwolenie goryla Dwividy. Dwivida był wielkim przyjacielem Baumasury, którego Kryszna zabił za porwanie 16 tysięcy królewien z różnych stron świata. Był ministrem króla Sugriwy, a jego brat, Mainda, był potężnym królem goryli. Kiedy Dwivida usłyszał, że Kryszna zabił Baumasurę, postanowił pomścić jego śmierć się w samym całym kraju. Podpalał wioski, miasta i ogrody. Był tak silny, że podnosił góry i rozbijał je na kamyczki. Niszczył świątynie! Porywał kobiety, dzieci i mężczyzn, a później zamykał ich jaskinia pustych. Na ofiarach braminów oddawał mocz i kał. Słyszę muzykę. To dźwięka się. Co to jest? Dwivida wszedł na sam czubek góry. Tam ujrzał pana Balaramę z pięknie wystrojonymi dziewczątami, którzy tańczyli i śpiewali. Balaramo, jak pięknie tańczysz! Dziękuję. Balaramo, jak pięknie śpiewasz! Dziękuję. Balaramo, jak pięknie wyglądasz! Dziękuję. Balaramo, bardzo cię kochamy. Ja was też. Gosi, jak pięknie wyglądacie w tych strojach. Balaramo nas traktuje sobie. Pana Balaramę w głowę.
Balarama jednak od razu skierował ogromne drzewo i stał dalej nieporuszony niczym góra. Zaczął zadawać ciosy gorylowi swą maczugą, aż poważnie zranił go w głowę. Chrysnęła krew. Ciosy maczugi Balarama nie zrobiły nam najmniejszego wrażenia. Wyrwał z ziemi kolejny olbrzymi ząb i podarł go ze wszystkich liści. Zaczął nim bić Balaram po głowie. Ale Balaram trzaskał drzewo na kawałki. W ten sposób toczyła się walka. Wida zaczął wydzierać skały z górskich zboczy, ogromnym deszczem ogromny głazów. A Balaram z powrotem na stronę zbijał te głazy. Wreszcie zabrakło i drzew, i głazów. Stanął przed swym przeciwnikiem, wymachując potężnymi liściami. Potem zaczął walić nimi w pierś pana Balaramy. Panu Balaramie nie wydał używać broni. Pięścią zaczął zadawać ciosy w obojczy. Te uderzenia okazały się zgubne. Padł na ziemię bez życia. Od tego upadku zaburzały wzgórza i lasy. Po tym strasznym wydarzeniu Sithowie oraz wielcy mędrcy i święci z wyższych stron planetarnych obsypali pana Balaramą deszczem kwiatów i donośnie sławili go. Brawa dla Jaśminki. Hajdu!